Witajcie tutaj wasz zgrzany, zlany Sonic Wariat i pokażę wam dzisiaj moje plakaty, które dostałem od MGR Zygadło. Bardzo cię ziomuś pozdrawiam. Dostałem je tydzień temu we wtorek, w poprzednim tygodniu. I z Basią powiesiliśmy te plakaty, tylko tutaj trzeba było zwrócić uwagę na tą równą przestrzeń pomiędzy dwoma plakatami. I one nie są już krzywo ustawione, bo one były tak poprzednio ustawione. Razem to poprawiliśmy wieczorem. I te plakaty są zalaminowane, jak widzicie, błyszczą się, nie ma jakiegoś tam problemu z czymś tam. Z Sonica 1 na Sega Game Gear i z Sonica 2 na też Sega Game Gear oraz taki mały banner z moim nickiem. Bardzo, bardzo, bardzo ci dziękuję. Bardzo ci dziękuję, MGR, i takiego Sonica jeszcze tutaj, takiego skubanego mojego trójwymiarowego razem z logiem mojej ulubionej firmy Sega. Pierwotnie miałem robić unboxing takiego dużego, wręcz jakby ramki z płótnem. Tak to wyglądało mniej więcej, ale niestety film mi się skasował, nie miałem go na kompie, na karcie SD, tylko ją miałem i niestety no, zrypałem sytuację. I nagrywam teraz ten filmik, więc bardzo cię pozdrawiam, MGR Zygadło. Polecam twój kanał, bo jest naprawdę bardzo interesujący. Pokazujesz tam świetnie Amigę, pokazywałeś tam świetnie Commodorka. Mam nadzieję, że coś tam z Commodorka więcej pokażesz, ponieważ mnie to bardzo interesuje. No i ciekawi mnie, co z tą Segą w końcu, Mega Drive, tak? Bo to jest bardzo ważne, bo mnie to ciekawi. A zresztą zdziwiłem się, bo dwójka Mega Drive nie ma wejścia takiego, żeby pozwalała tam uruchamiać w trybie AV, tylko ma antenówkę. A że podpiąłeś kabelek, który pasował idealnie do dwójki, no nie wiem, może się mylę, aczkolwiek ja z tego co wiem, Mega Drive 2 jest pozbyty moduł AV, tylko ma antenówkę. Więc nie wiem. No i ten wyblakły mój plakat GTX Magazine, mam go już prawie 6 lat i już praktycznie nie ma kolorów, wszystkie pouciekały w cholerę. I trudno, taki plakat zostanie, dopóki już totalnie będzie do wyrzucenia niestety, albo do przechowania. No, więc to są te dwa plakaty. Trzy, przepraszam. Ale dwa są naprawdę udane i ten trzeci tym bardziej. Po prostu pasują do mojego charakteru pokoju, tak? Idealnie. Nic się nie zmieniło na mojej półce od tej chwili. Jedynie to przeniosłem tylko gry na Super Nintendo i na Master System, mam tu już oddzielnie. Muszę znaleźć tylko opakowania do cartridge, żeby się nie za szybko zepsuły. To jest bardzo ważne. No i będziemy zbierali powoli dalej. Ja powoli od wczoraj zacząłem wstawiać gry na Allegro. Te dwie wstawiłem mianowicie. Jest to, mogę wam pokazać, dodatek do Warhammer 40 000, Dawn of War Winter Assault i Superbikes Riding Challenge na PC-ta wstawiłem. Dzisiaj udostępnię zdjęcia. Dwa. Po dwa na grę i zobaczymy, czy to zejdzie. To jest pierwsza partia, którą będę sprzedawał osobiście. A później to już będę musiał załatwiać z jarmarku Gryfitów, bo tam też są gry i tam jeszcze od kogoś się też coś tam załatwi, więc spokojnie sobie zaczynam robić swój biznes, tak, z grami. Ceny tych gier nie są wysokie. Są naprawdę bardzo malutkie. Jeżeli chcecie, to kupujcie. Skontaktujemy się i zobaczymy. Może otworzę kiedyś w przyszłości sklep z Sonica Wariata. Tak, growy. Nie? Dobrze, ja wezmę sobie 7-upa już na koniec filmu i się napiję, bo jest bardzo gorąco. Naprawdę jest bardzo kiepsko. I naprawdę bardzo mi się podobają te plakaty. Będą idealnie pasować do charakteru filmowania. Bardzo cię pozdrawiam jeszcze raz, MGR Zygadło, i do zobaczenia w następnym filmiku. Mam nadzieję, że się niedługo pojawi coś na Nintendo DS-a, ponieważ mam dostać pewną grę, ale nie powiem wam, co to jest, bo to musi być niespodzianka. A zresztą pewnie już wiele z was wie, co to ma być. Więc naprawdę. Czekajcie i z niecierpliwością pokażę wam tą grę. Do zobaczenia. Dobrze, szybciutko przed wstawieniem tego filmiku na YouTubie jeszcze raz przeczytam list, ponieważ miałem go przeczytać pierwotnie, ale no niestety, jak wiadomo, film mi się usunął niechcący i trzeba będzie to przeczytać, więc dostałem list razem jeszcze z tymi plakatami
i zobaczymy, co jest tutaj zawartego. Witaj Sonic Wariat. Wprawdzie mówiąc na wstępie, poznałem Cię niedawno, odkrywając Twój kanał na YouTubie i pierwsze pytanie, jakie było na samym początku, to takie, że zapytałem Cię o to, jak podłączyć Sega do telewizora i co się później okazało, że mam lipny telewizor i zamówiłem już odpowiedni kabel. Bardzo dobrze. Okej, teraz do rzeczy. Polubiłem bardzo Twój kanał, bo widzę, że jesteś fajnie, że widzę, jak fajnie jesteś zżyty z Sonikiem i konsolami Sega. Jestem zdania, że takich ludzi potrzebujemy coraz więcej, żeby mogli pokazywać swoje retro sprzęty i grać na nich, bo to wszystko się po prostu fajnie ogląda i w związku z tym, że fajnie pokazujesz i tłumaczysz pewne sprawy właśnie związane z Sonikiem i Segami, postanowiłem wysłać Ci 3 fajne plakaty Sonika, a na jednym z nich jest Twój nick z YouTube'a. Plakaty zostały zalaminowane z tego względu, żeby się nie uszkodziły teraz i w przyszłości. Możesz powiesić sobie na przykład na ścianę, którą widać zawsze w tle, jak nagrywasz się przed kamerą. Tak jest. To są te plakaty fajne. Dzięki też za polecenie mojego kanału. Trzymaj się i wszystkiego dobrego. MGR Zygadło. Bardzo ci dziękuję za list. Chciałbym wysłać do Ciebie taką odpowiedź. Mam nadzieję, że uda się coś takiego wykonać. Bo fajnie by było pisać takie listy do siebie, takie korespondencyjno-youtubowe. W takim charakterze. Bardzo fajny list. Bardzo taki konkretny, bez żadnego pierniczania się. Tylko taka mała uwaga, jak już Michale piszesz Sonikiem, to przez cy, taka mała informacja dla Ciebie, bo to przez ky to tak trochę dziwnie, no ale napisałeś, w porządku, nie obraziłem się, nie o to chodzi. Dobrze, to więc to było na tyle, do zobaczenia w kolejnym filmie.